Dzień dobry, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Cezar. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Rocket League, czyli rakietową ligę. I proszę państwa, nadszedł w sumie koniec sezonu, bodajże którego teraz? Koniec sezonu, zaraz sobie zobaczymy. Koniec sezonu i... gdzie to jest? To jest gdzieś napisane, który sezon? Nie wiem, ósmego bodajże? Ósmy. Czy... no, możliwe, że koniec sezonu ósmego. Tak, ósmego chyba, zaraz zresztą to zobaczymy. Weszła duża nowa aktualizacja, w sensie dosyć spora nowa aktualizacja oczywiście do rakietowej ligi. Weszło całe nowe DLC za $6 bodajże do kupienia, z trzema nowymi samochodami oraz kilkoma komponentami takimi jakby chociaż ten piękny wąż. No i to właśnie ten samochód zresztą, te kółka chyba też teraz weszły, także sporo nowych rzeczy. Oczywiście tak jak powiedziałem, zakończył się sezon, także weszły też nagrody za rankedy, no i został zmieniony całkowicie podział na giereczki, ponieważ zostały nam cztery tryby casualowe, czyli normalnie 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 oraz 4 na 4 chaos. I teraz tak, dodatkowe mody zostały przesłane tak jakby w sposób, wrzucone w sposób taki grania rankedów. Także jak dla mnie jest to całkiem spoko opcja. Może nie wszyscy chcieli grać rankedy, ale wydaje mi się, że zdecydowanie poprawi to jednak pozycję grania ludzi w te giereczki, ponieważ z tego co przeczytałem, oczywiście patch notes znajdziecie w opisie pod filmem, te rankedy, granie tutaj rankedów i nabijanie tutaj normalnie rank będzie się wliczało do naszych nagród sezonowych. Jeszcze nie wiem jak to działa, czy w sensie jedne z drugimi będą oczywiście tutaj tak działały, ale wydaje mi się, że tak może być, także niektórzy, którzy grali tylko na przykład Snowday, niektórzy grali Hopsy, niektórzy grali Dropshota albo Rambla, no będą mogli dalej to grać i tak naprawdę dzięki temu nabijać nagrody sezonowe, bo było wiele osób, które grało tylko takie tryby, a tak naprawdę nie mogło nabić sobie nagród sezonowych, bo to trzeba było grać zwykłe meczyki od 1 na 1 do 3 na 3. Także no to jest całkiem fajny future. No i teraz tak, przejdźmy sobie do garażu. Pokażę wam przede wszystkim najpierw rzeczy, które zostały dodane za nagrody. Po prostu nagrody za sezon 8 i są to boosty w tym sezonie. Także proszę bardzo, quality, przechodzimy. No i mamy sezon 8, nagrody, boosty. I teraz tak, nie, przejdę na customize car, bo tam wam pokażę jak to od razu wygląda. Także zrobimy sobie most recent nawet i tak. Pierwszy boost brązowy wygląda w ten sposób i tu jest całkiem fajnie wykonane są te boosty z tego względu, że one się aż tak bardzo nie różnią od siebie, w sensie na przykład brąz od diamentu, ale mają po prostu różne kolory, przez co tak naprawdę do pewnych konfiguracji naszych samochodów o wiele bardziej na przykład, no bo mając brązowy boost jako taki złoty, żółty, no on nam się przyda po prostu do jakiegoś żółtego powiedzmy presetu czy do jakiegoś niebieskiego. Także tak wygląda boost brązowy, tak wygląda srebrny, który też jest zielony, a zielonych jakoś mega pewnie dużo też nie ma. A dalej mamy boost złoty, który już tutaj ma teoretycznie taką chyba obwódkę wokół, którego tego te nie mają wcześniejsze. Później mamy platynowy, taki lazurowy jakiś, no i diamentowy, który wygląda już tak najbardziej epicko, ale no one są wszystkie spoczko po prostu. One są spoczko, jakieś dupy nie urywają, ale też nie są jakieś mega słabe. Ostatnio boosty mogliśmy dostać bodajże w drugim sezonie, także pomiędzy tymi sezonami no trochę minęło. Tam były mniej więcej takie boosty. Niestety brązowego nie mam, bo wtedy się dostawało boosty za poziom, który się miało akuratnie na randze, a nie to, że mieliśmy wcześniej brąz i przeszliśmy na kolejny. Także dobra, oprócz tego, tak jak powiedziałem, doszły trzy nowe samochody płatne, oczywiście my sobie z Cezarem już kupiliśmy tę nową aktualizację, ona się nazywa Hot Wheels Triple Treat. Ogólnie będzie jeszcze dalej część tej aktualizacji gdzieś w środku października, ale o tym też możecie w patch notes się przeczytać. No i mamy trzy nowe samochody, Fast 4 WD oczywiście, napędowy tutaj w ten sposób i od razu tak, zagrałem przed chwilą z Cezarem po jednym meczu każdym z tych samochodów i jak Cezarowi chyba najbardziej ten pasuje, tak dla mnie on jest najgorszy z tego względu, że najmniej przypomina pojazdy, którymi już grałem i dłużej grałem, z tego głównie względu, iż on się wydaje krótszy, on się wydaje taki z dziwnym środkiem ciężkości. Bardziej, nie wiem, może przez to, że jest krótszy, skrętny, przez co trudniej mi jest go opanować, ale no może dzięki temu później będzie lepiej. MR11, który wygląda w sumie jak połączenie tego
może nie nowego samochodu, ale bardziej jakichś takich Endo z czymś po prostu dłuższym. On jest mniejszy, dłuższy i w sumie troszeczkę szerszy, ale całkiem nieźle się nim gra. I Gazela GT, bardzo w sumie przypominające samochody te obecne, którymi ostatnio tutaj gdzieś graliśmy. Jeżeli macie jakieś skojarzenia z realnymi samochodami, to śmiało w komentarzach możecie oczywiście pisać. Oczywiście ja tylko przypomnę też na początku, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i wpaść na kanał do Cezara, który w opisie pod filmem także będzie zawarty. Oprócz tego, jeżeli chodzi o Racket Passa, w porównaniu do ostatniego odcinka też kilka kolejnych poziomów zostało tutaj nabitych. Aktualnie lecimy do poziomu 25, gdzie w końcu dostaniemy drugi poziom tego Mavericka, także też na to mocno czekam. Później zaraz też mamy gdzieś na 26 drugi poziom Jolt Bangla, także też fajna sprawa. Oczywiście na 27 tytuł, na 28 jeszcze jakieś malowanie akurat nieruchome, ale przede wszystkim co tu jest dalej, gdzieś tak najbliżej, na 35. 35 to jest to chcę na pewno zdobyć jak najszybciej, także no trzeba będzie dosyć lecieć. Ciekawe. Tak, ale no tak, no bo Cezar oczywiście ma te poziomy już, także jeżeli o to chodzi. Pokażę wam jeszcze jak mniej więcej zrobiłem te samochodziki. Mamy MR11 w malowaniu i z kołami właśnie dodanymi, czyli tymi Hot Wheelsowymi. Na pomarańczowym mamy taki trybik z też dodanym Hot Wheelsowym King Kong. Dalej, Fast 4 4WD, no to jest 4WD, to jest to, że to jest napęd na 4, tak? No. Że to jest jakiś ten, dobra. Mamy oczywiście taką wersję oraz wersję taką, to też jest malowanie dodane oczywiście stricte do tego samochodu, to wam jeszcze za chwilę pokażę. No i Gazela GT na kolor zielony, wykorzystując, po prostu chciałem jak najwięcej wykorzystać elementów, które zostały w tej aktualizacji dodane, także mamy taki podróżowy i pod zielony. Dzięki temu na tych trzech samochodach mam też te 5 boostów w tym momencie zawartych. Tutaj wam jeszcze pokażę te malowania, bo one wszystkie w sumie oprócz tego diecasta są bardzo podobne na tych trzech samochodach, czyli dokładnie mamy Hot Wheels Race Team, przy czym podstawowy wersji on jest na kolorze niebieskim taki, ale na kolorze pomarańczowym byłby cały pomarańczowy, więc tak średnio się opłacało go ustawiać. Slick, który jest właśnie kolorem takim z odbijającym się drugim jakimś perłowym odcieniem, diecast, czyli z pasami, no i na 50. rocznicę najbrzydszy kolor. W sensie tu jeszcze jakoś to wygląda, ale na innych samochodach naprawdę no ten złoty, no nie, ja nie jestem po prostu fanem tego koloru, takiego ustawienia samochodziku, także ode mnie od razu to odpadło. Także myślę, że jeżeli chodzi o takie... No, słucham. To jest takie bartkowe auto. Tak, taki bartkowa kuruma troszeczkę, także tutaj jeżeli chodzi o takie podsumowanie, myślę, że na szybkie podsumowanie to by było na tyle, także w tym momencie przechodzimy już do zwykłych meczyków, oczywiście 2x2, żeby pokazać tutaj resztę rzeczy, jak to będzie oczywiście w trakcie gry wyglądało. Przede wszystkim grę tymi nowymi samochodami, także co najmniej te dwa mecze chciałbym jeszcze dzisiaj na tym odcinku rozegrać, a więcej jeżeli byście chcieli, no to pewnie na odcinku u Cezara, do którego też zapraszamy, bo będziemy po prostu jeszcze do Cezara po prostu te aktualizacje tutaj nagrywać i sprawdzać, także też zapraszam. Okej, Aquadom. Ogólnie jeżeli chodzi jeszcze o te aktualizacje, to kilka rzeczy innych zostało dodanych, kilka zostało zapowiedzianych, ale no tak jak już powiedziałem, no możecie to sobie sprawdzić w patchnote'cie. Jeżeli chodzi o te koła, to ciekawostka jest taka, że one się po prostu nie ruszają tak jakby. A czemu my mamy podstawowe kolory, a oni mają czarne? Ponieważ, drogi Cezarze, ustawiłem to wcześniej, czyli jeżeli my gramy teraz klan na klan, to klan, przeciwny klan sobie ustawił to, że ma te inne kolory, nie? Aha. A nasz klan ma w tym momencie zdjęte kolory, tak żeśmy grali na tym, co my mamy ustawione. Ale no nawet jeżeli klanowe kolory są ustawione, to jest też taka kolejna ciekawostka, to nasz Hot Wheelsowy samochód, który jest na kolorach takich, jak widzicie w tym momencie, on w dalszym ciągu będzie na takich samych kolorach. Nawet jak jest teoretycznie klanowy wymuszony jakiś tam, bo graliśmy też z Cezarem i na przykład ten mój miał identyczne malowanie jak w tym momencie, a Cezara był...
No, pod kolor właśnie ten nasz klanowy, czyli biało-niebieski taki zrobiony. Co też było w sumie troszeczkę na minus, ponieważ przeciwnicy mieli dosłownie taki kolor jak ja i ja miałem identyczny kolor z nimi, a Cezar miał właśnie inny. I bardzo trudno było to ogarnąć, jak to wszystko połączyć. Ja tutaj przepraszam oczywiście za giereczkę, ja się troszeczkę też patrzę jeszcze na ten cały czas drugi monitor. Co się tam dzieje mniej więcej. Próbuję coś jeszcze wyczytać. Oczywiście jak widzicie w tym momencie mam załączony boost za rangę platynową. No ładny ten boost, nie powiem. No on jest właśnie tego koloru. No, ja nie jestem fanem tego koloru jakoś za bardzo, ale no jest, więc go wykorzystuję w tym momencie ten kolor. No skoro jest. Kilka mniejszych fiksów jeszcze zostało dodanych, na przykład kolejna rzecz, pod koniec tego meczyku wam to oczywiście pokażę. W końcu zrobili, to znaczy w końcu, no od jednej w sumie do drugiej aktualizacji, zrobili to, że można ten ekran z doświadczeniem, które zdobyliśmy za mecz, zeskipować, w sensie pominąć. Czyli to jest mega sprawa, bo ekrany te pomiędzy meczykami mega dużo czasu zajmowały. W sensie, no to był taki moment, w którym nic nie można było zrobić, no, trzeba było czekać. A szczególnie jak się jeszcze, wiesz, jedna osoba dostała na przykład nagrody za Rocket Passa, druga strona nie dostawała nic. Kurde. To oni musieli czekać dodatkowych ileś sekund jeszcze z myślą o tym, że wiesz, czy goście dadzą ready na kolejny mecz, czy nie. Kolejna rzecz, którą tutaj widzę, to jest to, że zagranie tych meczyków pod rząd na serwerach po prostu rakietowej ligi, zamiast wcześniej dostawaliśmy jakieś doświadczenie po prostu procentowe. Nie, wcześniej było, czekaj, nie, to jest dwie inne rzeczy chyba teraz. Wcześniej było, nie, no. to jest tak, to było 50 expa w sensie, a teraz dostajemy 200. No i za jakieś weekly winsy, o, było procentowe. A teraz dostajemy flat XP 2500 bodajże, okej, okay, dobra, tak to miało brzmieć, także z takich ciekawostek. No i to, że zamiast 50 expa będziemy dostawali 200, to jest akuratnie, myślę, że całkiem fajna sprawa, no bo jednak grało się cały czas na tych samych serwerach, a te no 50 właśnie. Expa to takie było kant takie dupy rozbić trochę, no a to jest 4 razy więcej w tym momencie, także zawsze te 200 expa spoko, plus inne przeliczniki, może jak nam jeszcze dobiją, to będzie jeszcze lepiej. Goście w ogóle mają fajne kolorki, tak mi no, się wydaje. No, też chciałem powiedzieć. Że fajnie to sobie zrobili. I Golixon, Atomizer załączony, jeżeli chodzi o to. Także spoko. No okej. Okay. Także my tutaj sobie jeszcze to dogramy. Tak patrzę, Competitive Season 9 się zaczął. Oczywiście cała ta nowa playlista od Monster Cata dodana. Właśnie kilka przedmiotów związanych z tym Monster Catem. A, żem to zdupił. Okej, okay, co ja tutaj mam jeszcze? O czym tu bym mógł jeszcze powiedzieć z tej aktualizacji? No tak jak mówię, no trochę rzeczy było, ale no nie wszystko pamiętam i nie wszystko w tym momencie mogę przeczytać też. Z tego nawet, jak coś tu jeszcze widzę na tym drugim ekranie. No prawie, Cezarze, prawie wyszło. Jeszcze matchmaking jest ogólnie taki sobie, bo można trafić różnie, bardzo różnie po prostu. Wczoraj no trafiałem na tych Grand Championów z sezonu, ale równie dobrze trafiałem na ludzi jakichś no zdecydowanie słabszych. Dzisiaj to też tak bardzo różnie, jeżeli chodzi o to, ale no tak jak mówiłem, no wczoraj dopiero weszła aktualizacja, także no czego się tutaj spodziewać. Zresztą dalej gramy casualki, także jeszcze po rankedach nic nie mogę powiedzieć, ale na pewno będę testował te rankedy modowane, także możliwe, że w końcu pojawią się jakieś odcinki z rankedów, tylko że właśnie z tych modowanych. Nie, no już nie miałem jak, musiałbym się szybko zawinąć, a nie umiem szybkiej zawijki, nie wiem jak to się robi, ale wiem, że coś takiego istnieje, no, także, okej. Na spacji tam, czy tam shifcie zależy, jak to masz ustawione. No na spacji to ja sobie kamerę mogę co najwyżej zmienić. Ja właśnie sobie zmieniłem to na klawiaturze, że pod spacją mam poślizg, a pod shiftem mam zmianę kamery. O kurde, ty to jednak customowy chłopak.
No okay. Za nisko podleciałem. No yeah, także, yes. Także jak mówiłem, no jeżeli chodzi o samą grę, to tutaj się niczego nawet nie spodziewajcie, ale ja to zawsze w sumie powtarzam. To jest rozgrzewka. Bardziej, to jest bardziej nie rozgrzewka, co pokazanie po prostu aktualizacji, no i tego, co tutaj zostało dodane. A gra, to tak zawsze wspominam, to jest jakiś tam po prostu dodateczek. Nic na siłę, nic na tryhard. Po prostu sobie gramy w giereczkę. Także to, dobra. A tu mamy grać, a nie się bawić. Dobra. No Cezar, kapuje. Kurde, no i teraz skaczesz i dobijasz i masz gola w tym momencie. No prawie, no close one, no co ja mogę powiedzieć. No close one, właśnie patrzę się jeszcze na tego pajączka, bo zapomniałem powiedzieć o tym pajączku, że on też jest z tej oczywiście aktualizacji Hot Wheels. A mnie go się pcha. Są dosyć piłkę. Fajne właśnie te dodatki, o tyle, że się ruszają, nie? Także no. są ciekawe. Dobra, i Golikson. On jakoś chyba tego nie dobił, no nie dobił tego, co Jezu, ja mogę powiedzieć. Postaw się, dziękuję. O, cześć. Ja to już wezmę. A bo nie? Jezus Maria, co? No, bywa. Ale powiem tak, no fajnie to wygląda, no, co mogę więcej powiedzieć, no. Te kółka cały czas mnie tutaj fascynują, w sensie, że się ten znacznik nie porusza. Także okej, okay. No fajne kolorki, czekaj, co on ma? On ma Mantisa, ten po prawej stronie? Chyba tak, Mantis, możemy to skipnąć tak. Oczywiście, tak jak powiedziałem. I możemy przejść tak, ja chcę sobie na pewno preset zmienić, także ja sobie zmieniam presecik na Fasta, możemy zagrać oczywiście z nimi kolejny meczyk, czyli Palon, coś tam versus Hogastos el Raketos. Tak jak mówiłem, dzisiaj raczej tutaj zwycięstwa nie oczekujcie, ale no pokazanie tych samochodzików jak najbardziej. Także teraz nadsterowność dla mnie. O, tu jest buścik diamentowy, bo trafiliśmy na niebieski preset z safronowymi Draco oczywiście. I dobra, jest obrona. Teraz Cezar przejmuje piłeczkę i ją wybija do przodu. Niestety aha, nie chciałby. Zdarzyło się. Pojeździł troszeczkę po ścianie i atakuje przeciwników. Niespodziewany po prostu atak. Myślę, że goście też się tego nie spodziewali właśnie. I chyba ja też. Mam jeszcze takie dziwne wrażenie, ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie takie moje subiektywne wrażenie. No. Po prostu przez ten boost zrobione, że tak jakby używam tego boosta, on na tyle, nie wiem, czy fajnie wygląda, czy coś, że człowiek trzyma ten przycisk, a ten boost się tak szybko kończy, że tak jakby się szybciej ten boost spalał. A nie macie tu na obroń, dobra. No bo jechałem. Okej, okay. No to my bad, myślałem, że po prostu tu jesteś i to bierzesz z tyłu sorki. Nie, to jest dlatego, już nawet nie podjeżdżałem, nie? Naprawdę, nie, byłem przekonany po prostu, że ktoś mi z pleców weźmie tę piłeczkę. Także jeżeli chodzi o to, ale tak jak już powiedziałem, no to jest po prostu takie moje subiektywne wrażenie, także no każdy może mieć inne, tak samo moje subiektywne pewnie wrażenie jest z tym samochodzikiem, że on jest po prostu strasznie teraz skrętny i po prostu trudno jest wyczuć ten środek ciężkości na tym samochodzie. Trudno nim poruszać. Niby ma ten taki spoiler z tyłu, który teoretycznie wygląda na taki, który powinien dociążać, ale no wygląda to jednak w dalszym ciągu, no czuć inaczej dla mnie ten samochodzik. Jak te dwa samochody są bardzo podobne w odczuciu, ten MR11 i Gazela GT, a tak ten po prostu tak wow. Wziąłem go i tak, kurczę, nie wiedziałem właśnie, o co chodzi. Właśnie mi się nim fajnie gra. Jak dla mnie ma podobny hitbox jak na przykład Octane albo coś tego typu. Nie, kompletnie jak Octane bym go nigdy nie porównał tutaj, szczerze powiedziawszy. Pod względem hitboxu? Także... Dobra, spróbujmy to ześmignąć tu. Żebym zrobił obrót. Obrót i trach. Tak to zazwyczaj powinno działać. Mamy tutaj przynajmniej gola na wyrównanie. Oczywiście atomizer wszędzie wrzucony, żeby po prostu się nabijały gole na atomizerze w tym momencie. No co mogę powiedzieć? No najnowszy black marketik wydobyty ze skrzynki, także no mogę się tutaj tylko cieszyć i sobie nabijać na nim. Po prostu kolejne strzelone gole. Co? Dobra. Nie, zastanawiałem się, co się wydarzy właśnie, czy będzie przebicie, czy może zostawione na strzał. Czekamy na piłeczkę. Dead 111 robi obrót, niestety obrót nie do końca udany.
Teraz podlecimy kawałeczek. Ale bierze piłkę i leć w tym pod bramkę. I nic kompletnie z nią nie robić. Znaczy troszeczkę doprowadza, ale to jest za łatwe do prowadzenia, więc gościu wyjmuje w 0,5 sekundy po prostu taką piłkę. No, to nie ma się co dziwić akurat, jeżeli o to chodzi. I spróbujemy gdzieś ją przepchać, ona się odbije pewnie kawałeczek i spadnie dokładnie przed... Ja troszkę źle byłem ustawiony, żeby to dobić, niestety. No rozumiem. Okej, gość to przebija. Weźmiesz to, czy... Okej. Okay. Tak, podbije bardziej pod stronę bramki naszej. Okej. Okay. Jeśli się nie obrazi. Okej. Okej. Rozumiem. Rozumiem. Troszeczkę zostałem zaskoczony. Nawet bardziej niż troszeczkę tym niewybiciem piłki, ale no cóż. My bad. I'm sorry, guys. Jeżeli jeszcze o to chodzi, mam tutaj też plakietkę wrzuconą na samochodziku. Jest to plakietka chyba za 24 poziom, czy jakoś niedawno ją w sensie zdobyłem chyba. Zresztą ta plakietka jest z darmowego pasa, z freemium. O Jezus Maria, ale mi ta piłka, ale mi ta piłka zeszła. Spoko. Dobra, daj jeszcze zarę. Wyskakujesz do nich i lecimy. I wracamy zaraz, o kurcze, ale to wziął. Ale to wziął ten przeciwnik. Ale to przeciwnik wziął. A ten to obronił od razu. Nie, strasznie mi się tym samochodem. No nie mogę go wyczuć cały czas. Ja się w ogóle gubię w samej jeździe tym samochodem już. I to jest no dla mnie póki co dlatego utrudnienie, no zdecydowanie. No nie mogę go wyczuć po prostu tego samochodu. Trzeba będzie chyba nim troszeczkę więcej, no zdecydowanie pograć. Więcej pograć, żeby go troszeczkę wyczuć. Bo w tym momencie no, jest to dla mnie mega trudne, tak jak powiedziałem już. Zostawiam ci piłeczkę i jadę po busta. Na dobitkę! Akurat nie mam je tam. Jestem. O nie! Jaki unluck! No! No kurde! Dobra, gość to przebija? Nie, do samego końca czekał, żeby mnie porobić na dudka. Ja pierdziele, no dziwnie mi się z nim obraca, naprawdę. Ja to będę powtarzał, ale naprawdę, no jest to dla mnie po prostu dziwne. Obracałem kopel. Nie, no, może dla ciebie... Dobra, wbijam to elo. Podanko i gol tak, po prostu. Z tych trzech aut ty mi się właśnie najlepiej gra. No właśnie tym mi się najtrudniej w tym momencie gra, bo tamte po prostu tak jeździłem, czy to Dominusem, czy teraz dużo tym Maverickiem, nie? Bardzo, bardzo podobne po prostu w jeździe, jak Maverick czy Dominus, a ten dziwnie aż mi do czegokolwiek w tym momencie porównać. Nie, może Twinzer, o, do Twinzera, w sensie Twinzer był też taki troszeczkę jakby mniejszy. Chociaż chyba też nie aż tak. Najbardziej chyba Twinzer jednak. O, jest gol! Proszę państwa, będziemy mieli chyba wygranko nawet. No, chyba tak. Ja pierdzielę. No ale to wejszło, no. Proszę państwa, i tu Cezar dobijający na drugi dotyk jeszcze. Ale powiem wam, że to tym samochodem przed chwilą w meczyku pierwszym, jaki rozegrałem, prawie udało mi się zrobić double tapa w powietrzu i dobitkę od tego, od tutaj... No, poprzeczki. Od poprzeczki, no, ale fajnie to wyglądało. W sensie, no, wyprowadziłem sobie oczywiście spod naszej brameczki te akcje i całkiem ładnie to wyglądało. No, ale myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, bo nie chciałbym też, nie wiem, 30 minut wrzucać od razu, a jeszcze w następnym odcinku na pewno tego Mavericka G1 chciałbym wykorzystać. A co się stało? Ile w ogóle punktów dostałem doświadczenia? Ja dostałem 7,5 tysiąca. No to jest taka szansa, że tyle wyszło. Także dobra, ludzie. Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, jeszcze raz możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, wpaść na kanał do Cezara, który w opisie pod filmem, tak samo jak patch notes, wylądują. No i oczywiście do niego też na odcineczek jeszcze z aktualizacji. O, tam na przykład będę mógł potestować kolejny samochodzik. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia. Pa, pa! Cześć!